29 września odbył się maraton rowerowy Żuławy w Koło 2013. Na rowerzystów czekały malownicze i niezwykle atrakcyjne tereny widziane z poziomu rowerowego siodełka. Trasa przebiegała przez wiele miast i miasteczek wzdłuż Wisły, pośród wiatraków, a także zamków, bowiem kolarze mijali m.in. także Sztum, Malbork i Nowy Staw. Co zaś o imprezie opowiedziała nam Anna Uzdowska, kierowniczka referatu do spraw promocji i rozwoju miasta i gminy Nowy Staw. To jest maraton rowerowy, propagujący kolarstwo szosowe, ale przede wszystkim aktywną turystykę rowerową. No i Urząd Miejski w Nowym Stawie od 4 lat aktywnie uczestniczy w jego współorganizacji, bo tu chodzi też o to, żeby pokazać walory Żuław, piękno, no między innymi oczywiście Nowego Stawu. Po raz czwarty organizujemy bufet dla kolarzy. Jak widać, frekwencja ogromna. Jest kilkuset uczestników i przynajmniej połowa zatrzymuje się tutaj na słynną kartoflankę żuławską, która serwowana jest właśnie na stoisku, przy okazji stoisko promocyjne i oczywiście możliwość obejrzenia galerii żuławskiej. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej ludzi jeździło na rowerach wszelkiej maści, czy to szosowe, czy to MTB, żeby po prostu przede wszystkim kultywować turystykę, zdrowy styl życia, taką aktywną formę spędzania wolnego czasu. Dlaczego akurat Żuławy? Bo są chyba nieodkryte jeszcze. Impreza jest cykliczna, odbywa się zawsze w ostatni lub przedostatni weekend września. I naszym zamiarem jest ciągle ta sama trasa, rosnąca liczba uczestników i promowanie tych miejsc, które są na trasie. Piotr Kochnowicz, team leader Trójmiejskiej Grupy Motopozytywni, ratowników na motocyklach. Generalnie kontrolujemy newralgiczne punkty trasy, czyli jakieś niebezpieczne skrzyżowania. Oprócz tego na danych odcinkach patrolujemy, czy z kolarzom niczego nie brakuje, czy nic im nie zagraża, jeżeli potrzeba pomocy, czy to medycznej, czy to technicznej. Staramy się wspomóc ich na trasie, jak tylko możemy. Było parę zdarzeń takich, bo droga w pewnych miejscach jest śliska, mamy przejazdy przez torowiska, na tym jest ślisko, kolarze nie mają takiej wprawy, bo to są czysto amatorzy. Zdarzały się, ale to tylko takie niegroźne, drobne obtarcia. Wszystko w porządku, dalej kolarze wsiadali i jechali dalej. Czwarta edycja Żuławy w Koło. Maraton kolarski dla wszystkich, którzy chcą zmierzyć się jednym z trzech wybranych dystansów. 70, 140 albo 160 km. Najważniejsze jest to, żeby noga kręciła i chciało się podziwiać piękne okolice Żuław z pozycji siodełka rowerowego. Piotr Książek z Gdańska. Krzysztof Kochanowicz, Grupa Rowerowa Trójmiasto. Kmieć Tomasz. Startujemy tutaj nie po raz pierwszy, uwielbiamy Żuławy. To są piękne rejony, nie tylko pod kątem maratonów szosowych, ale przede wszystkim pod kątem turystyki. Trasa jest rewelacyjna, malownicza. Nie pierwszy i nie ostatni raz na pewno zagościmy tutaj. Tuż za Tują zjechaliśmy zobaczyć piękny dom podcieniowy, a w samej Tui i we wsi wcześniejszej zatrzymaliśmy się na mostach otwieranych, zwodzonych. Nie jesteśmy, tak jak Tomek wspomniał, tutaj pierwszy raz i bardzo lubimy Żuławy zwiedzać. Taki maraton jest okazją do tego, żeby wypromować Nowy Staw, żeby ludzie dowiedzieli się o tym, że takie miasteczko piękne, urokliwe, które ma wiele do pokazania, istnieje. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. Co my tu kręcimy?